Servus, witaj w 16 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś zapraszam na mintaja w sosie chrzanowym. Zaczynamy! Składniki: pół kilograma fileta z mintaja, płaszczyzna, liść laurowy, ziarna pieprzu, mąka, śmietana, chrzan, masło, dwa jaja, natka pietruszki oraz sól. Przygotowanie rozpoczynam od ugotowania wywaru z włoszczyzny i przypraw, które zalewam 1 litrem wody oraz dodaję 1 łyżkę soli. Czas gotowania to 1 godzina. Po tym czasie wyciągam włoszczyznę, a do gorącego wywaru wkładam filet z mintaja, który gotuję na wolnym ogniu przez 30 minut. Po tym czasie rybę zostawiam w wywarze do wystudzenia. Czas na przygotowanie zasmażki białej. Do patelni rozpuszczam masło i dodaję mąkę. Wszystko dokładnie mieszam, po czym dodaję wystudzony wywar z ryby. Dodaję czubatą łyżkę chrzanu, łyżeczkę cukru, szczyptę kwasku cytrynowego oraz 2 łyżki śmietany. Wszystko mieszam. Na sam koniec dodaję posiekane, ugotowane jajka. Tak przygotowany sos chrzanowy wykładam na rybę, którą wcześniej kładę na sałatę. Całość posypuję natką pietruszki i gotowe. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam. Krychu gotuje.